Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dice i zapraszam was na kolejną przygodę. Tym razem będzie dodatek, a dodatek, no wiecie jaki, serce i kamień, tak to się mówi. Dobra, tutaj tego, dobra, w takim razie, no wracając do tych poprzednich poczynań Gelarda. To jest ostatniego odcinka, no i zakończenie tej popularnej opowieści. No to tak się zakończyło, jakby mógł być z tego zrobiony jeszcze dalszy wątek. Ja bym się cieszył, fajnie by było, gdyby to tak było. Nie wiem, nie znam się na tych książkach, nie czytałem książek o Wiedźminie. Gra jest naprawdę rewelacyjna. Jeśli chodzi o serial z Netflixa, to do tej pory był nawet taki dość ciekawy, fajnie się to ogląda. Aczkolwiek teraz te płoski, co chodzą, co mają zrobić, główny aktor, który grał Gelarda, odchodzi. Znaczy to już jest teraz ostatni sezon, który wyszedł z nim i nie wiadomo po prostu, jak się potoczy cały los tego całego Wiedźmina na Netflixie. A co ludzie mówią, to mówią, że chcą zrobić tego jakiś rodzinny serial. Gdzie to dla mnie nie ma w ogóle żadnego logicznego rozumowania. Ale jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nic z tym nie zrobimy. Dobra, my w takim razie przenosimy się do Nowigradu, aby sobie tam rozpocząć, co my tu mamy, rozpocząć sobie, no tutaj się ustawmy, nie tu tak. No, aby rozpocząć kolejną przygodę. Ja myślę, że może zaczniemy sobie od... zaraz sobie tu wejdziemy w zadania. Zadania poboczne, nie główne. O, na dobry początek, niech będzie. Na dobry początek, z dobrego początku nowej przygody. Tutaj. Zaraz co tam pisało, na dobry początek. Serce z kamienia. Doświadczonego Wiedźmina można poznać po tym, że wnikliwie czyta wywieszona na tablicach ogłoszenia. Owszem, większość z nich dotyczy spraw zupełnie przyziemnych, od różnej maści obwieszczenia, oferty, kupna, sprośne wierszyki i tym podobne, ale czasem wśród spłowiałych kartek można znaleźć coś ciekawego. Wiedźmiński kontrakt, dajmy na to, albo jak w tym przypadku informacje o tajemniczym ofirskim ziemięśniku zwanym zaklinaczem. O, coś ciekawego, zaklinacz. Teraz zobaczymy, co to jest. Ten zaklinacz. Gdzie to się mamy udać? Daleko. No to dawa. Po drodze mamy jakąś tablicę z ogłoszeniami. Proszę. Także zaczynamy nową przygodę, nowe wyzwania. Tutaj mamy OK. Jeszcze tylko sprawdzę wyposażenie. Jest też OK. Tutaj jedynie to bełty sobie dorzucimy. Dobra. Tam się nic nie zmieniło w postaci. Jest OK. Dobrze. To pędzimy. 500 ileś kroków. Może Płotkę przywołamy. Chodź, Płotka. Pojedziemy sobie.
jak za dawnych czasów. Ku nowej przygodzie zaczynamy w smrodzie. Gdzie to jeszcze 300 kroków? To jeszcze spoko. Co to? Ile czasu ci zajmie, żeby zcięć to drzewo, koleś? Rozumiem, przy takiej robocie to chyba z kilka tygodni. Dobra. Wieś. Okej. O, jaka ładna. Słoneczniki rosną. Dobra, zajdźmy tutaj, co mamy. Obwieszczenia. Ludzie z rozkazu szlachetnego Zygfryda dowolę nakładamy na okoliczne składanie. Każde z gospodarstwo odda piątą część swoich dóbr. W zamian za to nasz zakon zapewnia obronę przed Grastanami, których w czasie wojny nigdy nie brakuje. Przyjmijcie obowiązek daniny ze zrozumieniem, a nikt nie będzie żałował. Na przybitym programie ktoś dorysował wygodny rysunek i dopisał kilka obraźliwych epitetów skierowanych w stronę zakonników. Modlitwa we wsi Borowic. Wszyscy, którzy są chętni do tego, żeby złe moce odpędzić, uprasza się o przyjście na plac pod głównym młynem. Wędrowny mnich Ernest Grico odprawi rytuał, który ma odpędzić ducha sołtysowej, który nie daje okolicznym spokoju, a za siedzibę najwyraźniej kaplicę sobie upodobał. Ci, którzy przybędą modlić się z Ernestem, niechaj przyniosą ze sobą świecę. Dobra. Pan dziedzica zaprasza. Naszła cię ochota na grzybka? Chcesz sobie zaparzyć dziły? Marzysz o chwili relaksu po całym dniu pracy w Pampolu? Zajdź do chatki pana dziedziny. Borowiki, inne grzyby suszone, pokrzywy, chmiel, lulki, blekot, 900, pocik smaku i wiele innych. Skup i sprzedaż runa leśnego, pankracego. Dobra, złodziej, rabuj, strzeżcie się człowieka, który włóczy się po okolicy, twierdzi, że jest weteranem wojennym, który nie ma jednej ręki i prosi o wsparcie nie dalej jak 2 dni temu przyjąłem go pod swój dach w dobrej wierze, ale okazało się, że ten zeżar wszystko w piżarni, a wino to nawet w podziemnym schowku szukał wypił półbeczki, nie wiem gdzie musiał to zmieściło, ponadto córka twierdzi, że ją nad ranem obłapiał i to 2 rękoma. Kłamca ten kazał na siebie mówić Odryn, ale kto tam wie, jak się naprawdę nazywa. Ciekawe. Kić mutant. Jeżeli zamierzasz podróżować przez trupie mknieje, tutaj się przez okolice ruin zamczyska Amingskorn, nie rób tego. Lepiej nałożyć wirost i ominąć te miejsca. To dla twojego dobra, albowiem nic dobrego tam na ciebie nie, ani nikogo nie spotka. Ciekawe. Zlecenie. Zaginął bez śladu. Dobrzy ludzie. Uczyń mój Folkert. Przepadł bez śladu. Wielce się o niego martwia. Przeto temu, kto go odnajdzie i sprowadzi niebo. Katarzyną sumą w koronach niegrackich płacą. Jak to zainteresowany, zachodźcie do mojej chaty, co pod oksy burtem stoi. Gdybyście drogę zgubili, pytajcie chłopów, gdzie się lesz przyjmuje, tam wam kierunek wskażą. Okej. Dobra. Zlecenie bez śladu. Na razie idziemy zrobić to na dobry początek. Kurde, ładna wioseczka.
to kurde ustrojone, jakby coś tu miało być. Jakaś impreza czy coś. Haha. Tak inaczej niż Velen. Ty co tam? Hehehe. Dobra. Co my tu? Co tu się dzieje? A, słucha, się nazbierało. Kurde, wyskoczyli jak Filip z konopi. Znowu zielone mutageny. Ciekawe, kiedy dostanę te czerwone. Znowu. Przydałoby się, nie ukrywam. Tam do tych eliksirów. 130 jeszcze stópek. Jakiś pytajnik, to za chwilę. Najpierw... A, gdy skarb, okej. Okay. Myślałem, że to jakaś, wiecie, fabuła. Czy coś, ja tu tylko ukryty skarb. Co tu mamy? Dziennik jest zakrojony, zniszczony. Z trudem można odczytać ostatnią stronicę. Z kolejną wizytą poszedłem do wsi Brno. Co to wokół jeziorka się wieje i cóż tam zostało? Bezbożników, zatwardziałych, za dom wieczny, o ognia nic. O nic nie dbają. Pytam, czemuż się ta kopica dechami zabita? Czemuż cmentarz się zielskiem zarośnięty? A oni na to, że duchy i przekleństwo do którego święcenia ziemię. Mówią, że stara sołtysowa od bogactwa szalała i tamuj. Od czasu, od czasu tamtych tragedii kaplica przeklęta i nikt tam się nie odważa zapuszczać. Nic mi więc nie zostało innego, jak udowodnić tym ubom zakutym, że bzdury wygadują. Zabrałem klucz do krypty i idę sam z pochodnią wiecznego ognia w dłoni i sprawdzę, cóż tam się dziwnego dzieje. Okej. Okay. Burza, psia krew. Dobra, zróbmy to. Szukaj podziemie kaplicy. Się pogoda od razu zepsuła. Co to tam się wydarza w tej kaplicy? Coś ciekawego. O, jest dziura. I co? Przejdę tam? Dziura jest, ale żeby tam wejść, to... A, chyba, że mam wejść... innego... już kumam, o co chodzi. Będzie inne wejście, ale to... Tam jest to pomieszczenie, które mam przeszukać. Dobra, ale teraz... Tu jest... zamknięte... zabite dechami, okej. Okay. Tu tak samo. To może gdzieś tutaj? Okej. Okay. Te znowu zielone. Gdzie jest jeszcze jeden mureczek?
Jest jeszcze jedna sakiewka. Tu jest. Dobra, to teraz muszę znaleźć wejście. Bo tu coś jest. O, żyta płucia, dobra. Już się robi klimatycznie, lubię to. Co my tu mamy? Oprócz uznawcy lub wierzę na skierówki druidzi. Dobra. Książka o druidach. A. Dobra, Quen. Chodź, chodź tu. Już? Dobra, muszę szukać kryptę. Jeszcze. Jakieś siodła. List pożegnalny. List pożegnalny Ciechosława. Nic mi już nie zostało, nic, ale żebyście wiedzieli, jakie przekleństwo spotkało moją rodzinę. Wszystko spisuję w tym mieście, ledwo to dziś pamiętam, ale kiedyś byliśmy szczęśliwi. Ja i moja piękna Ornesta. Rok po naszym hucznym weselu w Selicku na świat przyszła Ludmiła. Ludzie nam gadali, że śliczna jak matuś. Nie podobało się to oczywiście. Nie podobało się to Orneście, ale wtedy nie zwracałem na to uwagi. Wkrótce rodziły się Milda i Engle, piękne jak anionki. Nigdy nie zapomnę wieczora, kiedy Ernesto siedziała przed lustrem i czesała swoje długie kasztanowe włosy. Dziewczynki płakały i zwróciłem jej uwagę, że pewnie są głodne. Żona ofuknęła mnie po raz pierwszy w życiu. Powiedziała, że skoro córki zabierają jej urodę i młodość, to niech się tym nażrą. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że szaleństwo zaległo się już w głowie mojej ukochanej żony, a każdy objaw podziwu dla urody, która tylko podsycał obłęd. Wszystkie trzy dziewczynki rosły szybko i zdrowo. Czas jednak bywa łaskawy dla młodych, ale nie zna miłosierdzia dla starszych. Nie oszczędził Ornesty, której skóra zaczęła tracić jędrność i dawny blask. Pewnej nocy zbudziło mnie światło księżyca, który był w pełni i zalewał świat niepokojącym blaskiem. W izbie nie było nikogo. Wybiegłem z domu i ruszyłem śladami bosych stóp, które prowadziły na cmentarz za kaplicą. Serce podeszło mi do gardła. Znalazłem je wszystkie trzy wokół fontanny. Gdybym nie był ich ojcem, nie rozpoznałbym ich. Miały twarze pocięte i bezczeszczone. Wokół walały się strzępy skóry uszu. Kiedy tak znieruchomiałem nad tym miejscem mordu, poczułem, że ktoś mi się przygląda. Nie myliłem się. Ornesta stała na stoliku przy samym drzewie. Szyję oplatał jej sznur, jak jakiś diabelski naszyjnik. Zabrały mi wszystko, co miałem najlepszego, powiedziała i wyskoczyła ze stolika. Umarła moja Ornesta, umarły moje trzy córki. Ja też zaraz do nich dołączę. Zabrałem cały swój majątek, złożę go w ofierze Bogom. Może wybaczę mi i mojej kochanej Orneście. Żegnajcie, Ciechosław. Wow, cóż za historia. No, powinno. Niczego sobie. Pancerz księżyca znowu? Cóż to jest? Cóż to za ekwipunek? I to dwa razy.
No. To na tym jakoś tak lepiej wygląda. Nie wiem. Widzę, że tam trzeba coś naprawić. 15%. Tutaj 40%. Dobra. Jest naprawiona, niech będzie. Coś jeszcze tutaj w tej krypcie znajdziemy. Złoty pierścionek. Tutaj jeszcze mamy coś z rubinem. Buty księżyca w nowiu. Co to jest takie całkiem... Znowu drugi raz miałem. Wow. Tu coś jeszcze mamy. Wareny. Szafina. A, tu jest to, co chciałem wejść bez to. Tu się nie da, no dobra. Dobra, dobra. To tu mamy zrobione. To już można wejść, tak? Jeszcze coś się świeci? Tylko drzwi się świecą. Dobra. To byśmy mieli załatwione. To możemy wrócić do kontynuowania tego miłego, miłe, złe początki. Złego początku, miłe, złego początki. Zakręcony polski język. Dobra, gdzie to się tędy szło? Okej, tędy dalej. No. Ej, co się zaś zmieniło? Gdzie? Tutaj było coś, to nie to było. A dobry początek. To tutaj miałem. Wiem, że to coś... Szedłem tutaj w tym kierunku, a tu się później... zboczyłem. Masz ochotę na chwilę rozmowy? Tak. No i na co się tak gapicie? Nie wiem. Czekaj, handlarz to jakiś jest? Przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństw, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Okej. Z chęcią posłucham opowieści o twojej ojczyźnie. Oczywiście, jeśli masz na nią czas. Na ten temat mógłbym mówić całymi godzinami, całymi dniami nawet, aż usnąłbyś znużony opowieścią. Na to, co wy nazywacie Ofirem, składa się wiele krain i wiele ludów. Ofir to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. Nie omieszkam pociągnąć go za język. Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką.
Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? No i co tutaj ciekawego? Jest jakiś mieczyk ładny. Jakieś ciuchy. Będziemy się przebierać. Nowe karty widzę. Okej. To kupujemy jak najbardziej. Co tu jeszcze mamy? Schemat office. Schemat jakąś szalę. Nie, nie będziemy tam na razie szaleć. Ten strój na razie co mam jest ok. A właśnie, nie chciałbyś kupić ciuchów. No to mamy coś do sprzedania. Jakieś buty piercelowe. Dobra. Tu jakiś scyzoryk jeszcze mam. A, scyzoryka może ci nie sprzedam, bo nie masz pieniędzy. Dobra. Powiedz, podoba ci się nasze rzemiosło? Nawet bardzo. To nic w porównaniu z tym, co mógłbym ci zaoferować, gdybym nie stracił moich schematów rzemieślniczych. Co się z nimi stało? Podróżowałem z przyjaciółmi, gdy zaskoczyli nas bandyci. Schematów mi nie żal, ale w napadzie zginął jeden z naszych. Żałuję twojej straty. Gdyby kiedyś przypadkiem te schematy trafiły w twoje ręce, przynieś je proszę do mnie. W nagrodę zrobię dla ciebie ich kopie, które będą zrozumiałe dla waszych rzemieślników. Tak zrobię. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chończe jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! No to zobaczymy. Masz nową kartę? Daj się coś. Tempo, tempo! No, idziemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam górskie wypania. Przeszkody, gniazdo potworów. Ludzie, opuśćcie bramę, konie jadą. Wyścig w pełni. O, trzeba zwolnić. Jeszcze trochę, nie? Muszę się znowu zwolnić. Hej! Dobra. Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy. Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią. I za wyścig.
No dobra, no to żeśmy pogadali. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Jaki rozgadany koleś, no szok. Dobra, tu coś jeszcze też jest w środku. Pozdrawiam. Witaj, chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie to nie ma czego chwalić. Ech, 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 Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek wraz z narzędziami. Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. Ciekawe. Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę. A wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. O, no to proszę tutaj. Piąteczkę już na dzień dobry. Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Będę jeszcze potrzebował sporych rozmiarów nefrytu. Zobaczę, co da się zrobić. Jakoś kosztuje. No, zaczyna się robić ciekawie. Coraz więcej, coraz więcej. Zostanie zaktualizowane. Zostanie zakończone. Dobry początek. Okej. Dobra. Co tam mamy? Bez śladu, no za zaklinanie jakoś kosztuje. Bez śladu. No to zrobimy tutaj może bez śladu. Daleko to? 1300. Może zajrzymy w drogowskaz. Tak się może przeniesiemy. A nie, tu jest dużo. Jedziemy. Jest dużo pytajników. Się uruchomiło. Proszę. Potwory, nie potwory. Dobra, płotka. Dawaj, jedziemy. To ciekawa przygoda będzie.
trochę tu będzie jazdy, widzę. Przemieszczania się w ogóle po takiej ładnej krainie tutaj. Jakieś może pytajniki po drodze wpadną, albo ludzie ciekawi. Czy dwóch się spotkało, może więcej będzie. Coś tu się tak zamykliło. Jakaś dalej. Posiadłość. Tutaj zakręcę, jedziemy dalej. Ale lasy ładne. No, obozowisko bandytów. To też dla mnie. Lubię bandytów. A oni mnie lubią. Pszczołek. Co jest? Jeszcze jakiś strzelec został. Chodź tu, kochany. Czerwony rycerz. Coż to za rycerze czerwoni? Dobra, zbieramy wszystko, bo tam mówię, że tam dużo pieniędzy trzeba mieć. Schemat na buty. To trzeba będzie dać do tego, żeby przetłumaczył to. Dobra. Ulrich kazał przekazać wam jeden z tych zwędzonych schematów. Strasznie ciśnie, żeby jak najszybciej wykombinować, o co w nich chodzi. Nie wiem czemu my się tak śpieszymy. No ale jak wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze, dlatego jeśli uda ci się coś ustalić, to wpierw napisz do mnie i zastanowimy się co dalej. Wkurza mnie, jak ten koleś sam nic nie robi, a do nas wyjeżdża z mordą. Pora mu dać mu nauczkę. Okej. Dobra, zaczyna się robić ciekawe. Tu jeszcze jest coś. Dużo ciekawych napojów wyskokowych do zebrania. Może miodek. No, zapiski. Takie 15 BD. Blate. Nasz zapas kwasu mączkowego maleje z dnia na dzień. Co prawda mistrz Ulrich wysłał braci na gościniec, ale trudno sobie również wyobrazić, żeby w najbliższych tygodniach przejeżdżała im pod nosem karawana alchemików z beczkami pełnymi kwasu. Ergo musi spróbować uzyskać go własnoręcznie, inaczej idzie z dalszej produkcji starsza. 23 blate. Z moich doświadczeń wynika, że możemy otrzymać brakujący współczynnik w bardzo prosty sposób. Muszę jedynie namówić braciszków na kilka pszczelich ugryzień. 25 blady. Otrzymanie KM z pszczelego jadu jest niezmiernie wyczerpujące i postępuje zbyt wolno, by zaspokoić nasze potrzeby. Być może musimy zmienić sposób. Miałem rozgrana na magazynie. A może by tak pospolita urtica? Dioca w zamkniętym kotle na topnickim wywar skoplany frakcjami i wdrewniane kubki. Któryś z tych kubków powinien zawierać kwaśnicę frakcji. Tam będzie kwas mrówkowy. 26 latche.
bracia są już zdrowo pointrygowani. Nie dość, że pogryzieni przez pszczoły, to jeszcze teraz będą zbierać pokrzywy. Co oni tutaj? Co to za ludzie? To w ogóle nie pasuje do tego, co było, nie? No i tu jeszcze jedna sakiewka powinna leżeć. Tu jest też miódek. Tutaj gdzieś, a jest tutaj. Dobra. Czyli wszystko zatwione tutaj. Dobra, no to płotka. Jedziemy dalej. Już ciekawe informacje tutaj docierają właśnie do moich uszu, właśnie te nowe rzeczy. Trzeba się do tego będzie przygotować na nowe rzeczy. Nowe informacje, nowe jakieś tam wytwory, stroje. Którędy to chcesz jechać? Tu mam jechać. Tu znowu jakiś skarb. Jejku. Sporo tutaj, no. Kto to? Co to jest? Coś lata, tak? Któraś? Dobra. O, niebieski? Nie, ja tam czerwone potrzebowałem. No niestety, nie ma nic więcej. Żadnego czerwonego też. Trzeba by się tu rozejrzeć. Zaraza. Co? Czemu zaraza? Czemu twierdzisz zaraza, Geralt? Korony. Ale jeszcze skarb nie znaleziony. To coś jeszcze? Jejku, to ciał? Co tu się wydarzyło? Oliwka. Jakieś trunki. Święty? Jakieś posiadłość musiałem mieć. Jakiś ktoś splendrował. Zniszczył. Królewskie Rady Północy. No i też nic tutaj. No tu jest coś, jakieś wejście na górę. Tylko co, górę jak zwykle? No, problem robię, żeby się tam spiąć. Dobra, nie jest ten skarb. O, ten skarbie kochany, gdzieś ty się podział. Tu jest wyjście znów jeszcze wyżej. Gniazdo i to wszystko. Tu też gniazda. No to po co ja tu wychodziłem, jak tu nic nie ma? No i gdzie jest ten skarb? Nic nie widać. A
tu coś, ale dobra. Jest dziennik, jest klucz. Widzę dużo czytania jest. Zdobyłem jaja, kosztowałem majątek i ledwo starczyło mi na środków na wynajem pracowni. Ale teraz mogę rozpocząć pracę. Udowodnię tym głąbom z administracji, iż wojska powietrzne to przyszłość wojen. Jako pierwszy się stworzę w rodzeńskiej siły powietrze. O! Wypluły się. Jeszcze nigdy nie widziałem malutkich harpi. Nie mają jeszcze cycków, a za to wyrosły im wielkie głowy i ciągle chcą jeść całkiem jak ptaki. Pierwsze próby oswojenia przynoszą obiecujące rezultaty. Harpi jedzą nam z ręki. Mój pomocnik stracił tylko dwa palce. Przypałem dał się tu do mnie sołtys wioski Hedel z płaczem, że unikł we wsi plaga pająków. Ponoć te pająki strasznie gryzą zwierzęta i dzieci jakie plagą. To są takie bezrumienne istoty jak on i jemu podobni. Przerywają mi pracę nad Wunderwaffe z tak błahych i przyjaznych powodów. Zamiast środka owadowniczego dałem mu buteleczkę z feromonami Aranhonorów. O rany, znowu język ciekawy. To się sołtys zdziwi, ale jak to mówią, gdzie pająki są, tam szczęśliwy dom. Nasze środki finansowe są na wyczerpaniu. Będę musiał uszczyknąć coś z zapasów na czarną godzinę, które kupiłem pod Hubertem na szczycie wieży. Gros wydatków idzie na zakup wieprzowiny, którą harpie pożerają w gratunicznych ilościach. Może gdybym już teraz ubrał jedną z nich w rodzeński pancerz i zaprezentował ją na dworze, sam król zastałby naszym mecenasem. Nie. Dopiero cała eskadra może zrobić na Radowidzie odpowiednie wrażenie. Nasze harpiki mają chyba dość wieprzowiny. Jeden z klatek znalazłem dziś fragment kombinezonu Berta. Nieduża strata, stracił w sumie podczas karmienia 8 palców i nie był już w stanie utrzymać miotu. Katastrofa, ktoś otworzył wszystkie klatki i wypuścił harpiki. Pewnie leżą gdzieś zemdlały w trawie wokół wieży. W końcu nie karmiłem ich od tygodnia. No i wyszło wszystko spod kontroli. Ale kolego, wiedziałeś, że Radowid nie żyje? Dobra, co, teraz na górę znowu mam iść, tak? Skąd przeszedłem? Ja to tak chodzę od dupy maryny najpierw idę. Gdzieś tam, nie ma nic. Wracam, a później okazało, że tu mam znowu wrócić. To mamy jeszcze wyżej wejść. Okej. Okay. Dobra, jakieś wspomnienie. No ale dobra, skarby. Ale jakie widoki. Pieru gruniczne. Widoki przednie, nie powiem. Dobra, ja tak się właśnie zastanawiam, że tak z tego miejsca już zakończymy odcinek. Nie będziemy szaleć. Dużo było czytania, dużo było informacji. No na razie bym to zostawił. Także przejdziemy do kolejnych poczynań w następnym odcinku. Bo tam już troszeczkę tych ogłoszeń się narobiło, także będzie troszeczkę zadań do zrobienia i od pytajników do zrobienia również. Dobra. Moim zdaniem będzie dobra przygoda. Także zapraszam na kolejne odcinki. Już niebawem. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich. I na razie, cześć.